Driftingowy Backstage. Zapraszają Marek Wartałowicz i Maciej Kiwak. Partnerem podcastu jest Red Bull. Siemanko, witamy w kolejnym odcinku podcastu Driftingowy Backstage. Zgodnie z obietnicą nagrywamy dla Was na świeżo odcinek będący podsumowaniem drugiej rundy Drift Masters w Szwecji. Ze mną oczywiście jest Marek. I Maciej, witamy wszystkich. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Marku, to może na początek w naszym podsumowaniu kilka słów o trasie i skupimy się na kwalifikacjach, bo trasa pokazała w tym roku, że była naprawdę trudna. Oczywiście to jest ten sam obiekt, który w zeszłym roku debiutował i był po raz pierwszy w Drift Masters, ale widać, że zawodnicy no jeszcze nie do końca są jakby tak wjeżdżeni dobrze w tę konkretną trasę. No właśnie, trasa ta sama, która była w zeszłym roku, czyli jakby nie zaskoczyła kierowców za bardzo, na tej trasie nie da się ułożyć też innej konfiguracji. Można ewentualnie zony, klipy delikatnie poprzesuwać, ale też za bardzo nie ma za dużego pola manewru, bo trasa jest szybka, wąska, a i jednocześnie, żeby taką trasę pokonać odpowiednio, no to jest nie ma za dużo tych linii, którymi możesz przejechać trasę, żeby to zrobić płynnie. I generalnie ułożenie zony, jeśli dobrze kojarzę, było praktycznie takie samo, jak i tak, to, co było w zeszłym roku. Ale no, trasa na pewno nie była łatwa. No, wydaje się, że jak to w większość rzeczy, które oglądasz z boku, jeśli sam tego nie robisz, że jest okej, że to jest proste. Ale było widać na wczorajszych kwalifikacjach, że zawodnicy no, mieli sporo problemu i tak naprawdę zawodnicy nawet, którzy w zeszłym roku zajęli wysokie miejsca podczas przejazdów kwalifikacyjnych, no w tym roku nie do końca im to szło. Ja właśnie myślę, że tutaj pozwolę ci przejechać takim zawodnikiem, chociażby, który powinien być wymieniony jako pierwszy w tym gronie, no jest Jack Shanahan, który pamiętajmy w zeszłym roku miał tam przejazd idealny, jeśli dobrze pamiętam, 98 albo 99 punktów. 99. I wszyscy byli, wiesz, jakby w totalnym szoku, co on tam wyprawia, a w tym roku co? Na początek 0, a potem 80 punktów i miejsce 19. Connor Shanahan, no niewiele lepiej, bo punktów 81, przy czym trzeba pamiętać, że miał problemy z silnikiem, ale chociażby Calero Vanpera, który za pierwszy przejazd też zrobił 0 punktów. No więc było widać, że ewidentnie ta trasa sprawia jednak trudność. No właśnie, może przez to, że widzisz, bo nie zawsze jest tak, że jeśli zawodnicy dużo jeżdżą po jakiejś trasie, to znaczy, że będą pokonywać ją lepiej. W zeszłym roku trasa pierwszy raz była w kalendarzu Drift Masters, jednocześnie też była pierwszy raz udostępniona do zawodów driftingowych. Wyjazdy, tak. Czyli lokalni zawodnicy też nie mieli okazji jeździć tam na miejscu i się wjeżdżać w trasę i jakby wszyscy, dla wszystkich były równe szanse. Każdy jechał po tej trasie pierwszy raz i jednak te przejazdy w zeszłym roku na świeżej trasie były zdecydowanie lepsze, co też pokazują nam punkty z kwalifikacji, czyli punkty, które teraz były za pierwsze miejsce 91 punktów, w zeszłym roku 99 i punkty, które dawały przepustkę do wejścia do top 32, nie pamiętam dokładnie jak i 66 punktów ile miało było w zeszłym roku, ale tak, mam wrażenie, że te punkty, które były w tym roku, no to były jednak niższe, były zdecydowanie niższe, plus kolejny temat, nigdy, no nie przypominam sobie takiej rundy, żeby tak dużo zawodników dostało zera za kwalifikację. No tam do tych zer, tam było bardzo dużo tak naprawdę, chociażby takim zawodnikiem, który zrobił zero, był Ali Makhshid, czyli mistrz Kuwejtu, oczywiście do niego sobie jeszcze przejdziemy, mistrz Omanu, do niego sobie jeszcze przejdziemy dalej, natomiast jechał pierwszy przejazd, jechał go fenomenalnie i potem gdzieś tam, wiesz, pod koniec wyzerował i tych zer, no, co by tu nie mówić, była cała masa i ogólnie mam wrażenie, że ta trasa sprawiła zawodnikom dużo trudności, zarówno jeśli chodzi o samą jazdę na niej, ale też jeśli chodzi w ogóle nie tylko o jej układ, co i długość, bo to warto wspomnieć, że trasa ma łącznie 640 metrów, czyli jeżeli się nie mylę, obecnie jest najdłuższą w kalendarzu i to jest trasa, gdzie lecisz cały czas pełnym ogniem, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj na zawodach ta temperatura nie była super wysoka, bo dzisiaj w trakcie pojedynków w top 32 to było tak naprawdę no zaledwie 15 stopni, a mimo tego, że to nie była wysoka temperatura, to jednak te sprzęty miały tam no niesamowicie ciężko po prostu. No to też jedna z nielicznych tras, która jest właśnie, tak jak powiedziałeś, tak długa i od samego początku w zasadzie do końca tam jest jedynie małe schamowanie przed ostatnim zakrętem, idziesz na pełnym ogniu, pełne obciążenie na bardzo przyczepnej oponie z dużą mocą, no to wszystko się kumuluje w jedną całość, która generuje bardzo duże ilości ciepła i jedyne, co właśnie uratowało jakby wielu zawodników, to to, że była niska temperatura, plus to, że dojazd na start też zajmował sporo czasu i auta miały czas na schłodzenie. No ale to uratowało wielu, ale wielu też nie... Ale nie wszystkich. Nie wszystkich i było sporo pracy w parku maszyn, sporo wymian silników, gdzie no, zdarzają się takie rzeczy na zawodach. No, ale nie tak lawinowo jak tym razem. No,
właśnie tak nie naprawdę w takiej ilości, no bo tutaj z tego, co mamy potwierdzone u Maxa Millera, wymiana silnika po pierwszych dwóch przejazdach treningowych, zdążyli chłopaki w serwisie wymienić to przed kwalifikacjami, wymiana... W sumie całego auta u Mika Kespikorpiego, przepraszam, słowo, wysadził silnik tak totalnie, wręcz doszczęty można powiedzieć, i ten silnik się poddał, jechał w końcu zapasowym autem, oczywiście wielki szacun dla niego, że w to auto praktycznie bez treningów udało mu się wskoczyć, co prawda nie zakwalifikował się do top 32, ale niewiele mu zabrakło. Tak, ale walczył do samego końca. Była awaria u Conora Shanahana, gdzie finalnie chyba tylko była głowica ściągana, ale jednak przejechał... silnik musiał wylecieć z budy. Tak, prawda? Przejechał kwalifikacje i po pierwszym przejeździe kwalifikacyjnym podjęli decyzję, że trzeba ten motor rozbierać, żeby móc kolejnego dnia walczyć dalej. Co tam jeszcze było? Jeszcze były jakieś przygody silnikowe. A wiesz co, to może jeszcze tylko powiem tutaj, może nie samym silnikiem u zawodnika z Izraela. No właśnie, też chciałem powiedzieć. Który właśnie tutaj jest pod opieką zespołu Zaleski Motorsport. Tam mieli trochę przygód z silnikiem, było wszystko ok, ale generalnie też do końca... Z napędem gorzej. Jakby nie wiedzą do końca, czy to była wina jakby już zmęczenia materiału, czy po prostu szybszej ręki od nogi, jak to się w skrócie mówi. No bo podczas treningu najpierw ukręciły się flansze w dyferencjale. No zdarza się to. Generalnie udało się zorganizować drugi dyferencjał i tak naprawdę ten drugi dyferencjał... No to będę właśnie od Mika Kespikorpiego, dokładnie, warto powiedzieć. Bo i tak mu silnik się poddał, więc... mógł oddać dyfer od razu. Oddać dyfer, a dyfer na tą rundę był specjalnie założony, nowy, więc ten dyfer od razu wjechał do BMW 46. No i się okazało, że po następnym przejeździe ten dyfer się rozleciał po prostu. Obudowa rozerwała się w połowie, co jakby... No nietypowe jakby dla Wintersa, którego jakby znamy od lat, ale zaczęło się to robić typowe dla Wintersa, który jest w ostatnich latach produkowany, gdzie zmieniła się siedziba, zmieniło się miejsce produkcyjne odlewnia i te odlewy nawet jak do mnie przyszło ostatnio... Nie strasz mnie, mam taki sam. No właśnie, przyszła dostawa Wintersów i jak zobaczyłem, jak to wygląda, to aż porobiłem zdjęcia i wysłałem bezpośrednio do producenta mu z zapytaniem, czy to na pewno jest ich produkt, bo totalnie nie wygląda, dużo rzeczy w środku Made in China i tak dalej. No i po tym, jak wymienili ten dyferencjał, znaczy ten drugi się wiadomo, rozleciał z dwóch, złożyli jeden, pierwszy przejazd kwalifikacyjny spunktowany, drugi przejazd kwalifikacyjny rozerwana skrzynia biegów. No więc i tak sobie też miało sporo problemów, no ale tak naprawdę poza tymi problemami technicznymi, poza tymi zawodnikami, którzy się nie dostali do top 32, dla mnie na przykład takim zaskoczeniem było, no co by tu nie mówić, trochę słaby występ zawodników ze Szwecji, którzy startowali z dzikimi kartami tak naprawdę, bo mieli Szwedzi solidną ekipę, wydawałoby się, że skoro startują u siebie, no mimo że ten tor dla nich też jest relatywnie nowy, to powinni chcieć jakby zaprezentować się z jak najlepszej strony, chociażby wiesz, analizując to, co wydarzyło się w Irlandii, kiedy była mocna ekipa Irlandczyków, którzy tam no, walczyli ostro do samego końca, jak chociażby Dwayne McKeever, który już startuje w całym cyklu, do tego też oczywiście sobie jeszcze przejdziemy. No tutaj Szwedzi nie popisali się, moim zdaniem popisali się trochę, jeśli chodzi o fury, bo bardzo mi się podobało w kwalifikacjach to Volvo 745 Kevina Brunberga. No, co by tu nie typowo mówić. Szwedzka, tak, fura. Typowo szwedzka konstrukcja, tak zwana driftująca cegła. Auto na pewno niezwykle unikalne, trudno szukać drugiego takiego samochodu, ale ta unikalność tutaj zdecydowanie mu nie pomogła. Jeśli chodzi jeszcze o unikalne auto, też mi się podobało. Co prawda też ten zawodnik finalnie nie trafił do top 32, ale kierowca z Finlandii, Dennis Hagblom, Honda S2000. To też taki ciekawy sprzęt, nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć, że jakby no totalnie auto, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby oglądać je w driftingu. No właśnie nie pamiętam, czy to jest auto, którym startował kilka lat temu w całej serii Drift All Stars, bo był zawodnik, który startował właśnie takim samochodem i wydaje mi się, że to chyba był on, tylko taką teraz miał dłuższą przerwę w jeździe. A może przez to, że był u siebie, no to stwierdził, że wystartuje prawie z dziką kartą. Mógł być blisko, natomiast no finalnie się nie zakwalifikował, także no tak, te kwalifikacje na pewno trudne, na pewno te wyniki punktowe nieco zaskakujące, na pewno bardzo dużo zer, no i też niestety dla Polaków niespecjalnie udane tak naprawdę, bo no, nie zakwalifikowali się zarówno Maciej Gierkiewicz, jak i Tobiasz Puścian. My oczywiście mocno trzymamy kciuki za chłopaków, no bo to niestety druga runda w ich wykonaniu już po Irlandii, gdzie ani Maćka, ani Tobiasza nie zobaczyliśmy w top 32, ale ja wiem, że zarówno Maciek, jak i Tobiasz to jest dwóch driverów naprawdę ze świetnym skillem, no i liczę na to, że odnajdą gdzieś tam, wiesz, ten rytm. I jeszcze mamy przed sobą 4 rundy w tym sezonie.
i wszystko się może jeszcze wydarzyć. Może się zdarzyć i trzymamy właśnie mocno kciuki za was, chłopaki, także mam nadzieję, że będziecie też tego słuchali, a jak nie, to ktoś wam przekaże, że bardzo na was liczymy i oczywiście tutaj no, nie należy się poddawać po prostu, bo wiadomo, w tym roku poziom jest wysoki, mówiliśmy o tym już wielokrotnie w naszym podcaście, też mając ze sobą gości, że ten poziom rośnie z roku na rok coraz bardziej, no i bądź co bądź, coraz trudniej wskoczyć do tego top 30. No właśnie, mimo że tutaj te punkty były jakby niższe względem zeszłego roku i zawodnicy w skrócie można powiedzieć gorzej jeździli niż w zeszłym roku, no to jakby ten poziom można powiedzieć na tą konkretnie rundę jakby się obniżył równomiernie w zasadzie dla wszystkich, no nie? Tak, tak. Bo tak jak zeszły rok był taki, że było wielu z Shanahanami oczywiście na czele, którzy pokonywali tą trasę fenomenalnie, tak w tym roku wiadomo, później im bliżej tych ostatnich par, no to ten poziom już jakby się zaczynał rozkręcać, ale podczas kwalifikacji, no to tak można powiedzieć, że było trochę średnio. No, na pewno jakby było gorsze widowisko, w pewien sposób, znaczy gorsze. Z jednej strony może gorsze, jeśli chodzi o odzwierciedlenie punktowe, natomiast myślę, że gorsze to nie jest tutaj do końca dobre określenie, bo my też na to patrzymy inaczej. Myślę, że z punktu widzenia osoby, która to, nie wiem, powiedzmy śledziła po raz pierwszy, to widowisko mogło być wręcz lepsze, wiesz, dużo agro, dużo jakichś nieprzewidzianych sytuacji, dużo, wiesz, wypadnięć, więc myślę, że mogło to cieszyć oko wielu osób, na szczęście nikomu nic się nie stało, natomiast taką kolejną osobą z polskiej ekipy, która niestety no, nie zakwalifikowała się do rywalizacji top 32, a śmiało mogła, to jak myślisz, kto to mógł być? No zostaje nam jedna osoba, czyli Paweł Grosz, który przyjechał tam, myślę, walczyć na pewno nie o takie miejsce, które teraz zajął, tylko zdecydowanie o dużo wyższe. No i pierwszy przejazd kwalifikacyjny, 0 punktów. Pierwszy przejazd 0 punktów, w drugim punktów. I to była taka sytuacja trochę dyskusyjna, bo w zasadzie ktoś patrząc po prostu na ten przejazd, no mógłby stwierdzić, ale zaraz, no dlaczego jest 0 punktów, przecież jest cały czas w trasie, jest pełen ogień od początku do końca, są wszystkie zony zaliczone, nie ma żadnej korekty, o co chodzi. No ale jednak po drugiej przekładce na drugiej zonie się okazało, że tak, był Paweł na trasie, były koła na asfalcie, ale były dwa koła poza linią, którą wyznaczyli sędziowie, której nie powinny auta przekraczać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że następnego dnia, kiedy już zaczęły się rozgrywki w parach, zawodnicy dostali informację na porannym briefingu, że dzisiejszego dnia mogą wyjeżdżać za tą linię, byle tylko koła nie spadły z asfaltu. Tak, tak, więc jakby ta zasada była dzień wcześniej, no to z tego Paweł co wiemy... Paweł byłby w grze, no właśnie, punktów koło, tak jak mieliśmy informację jednego z sędziów, to prawie 90 punktów dostałby za ten przejazd, więc patrząc na pierwsze miejsce w kwalifikacjach, gdzie było 91 punktów, to myślę, że byłby chyba... Mógłby być w tym top 5 tak naprawdę. Tak, gdzieś. Najwyżej mógłby być nawet z Polaków, więc no niewiele zabrakło kilku centymetrów, żeby myślę tam namieszać w stawce, no ale... Wiesz, to jest fajne, myślę, po pierwsze fajne jest to, że Paweł absolutnie nie odpuszczał i też to pytanie gdzieś tam zostało wrzucone za stream, co my o tym uważamy i moim zdaniem, wiesz, jakby to podejście, które wziął sobie poniekąd Paweł do serca przed tą rundą, czyli po prostu jadę na maksa, no było oczywiście dobre, wiadomo, zabrakło może trochę precyzji, zostały wyrzucone koła poza trasę, myślę, że poniekąd Paweł może czuć się pokrzywdzony, natomiast ja uważam, że ta zmiana, którą wprowadzili sędziowie, ogólnie była taką zmianą na plus, no bo nie ma co się oszukiwać, że tor w Szwecji, tak jak powiedziałeś, jest torem o trudnym układzie. Nie bardzo można w ogóle inaczej tą trasę poprowadzić, ale to też powoduje, że jego taka mniejsza szerokość wymusza poniekąd jazdę w parach, która jest bardzo specyficzna po prostu. Czyli jeżeli zawodnicy nie otrzymaliby tej możliwości, by jeździć w parach właśnie w taki sposób, w jaki jeździli drugiego dnia podczas zawodów, czyli dzisiaj, no to wówczas mielibyśmy już totalny festiwal zer w tych parach, od top 32 począwszy, kto wie, może i dalej. Więc ta zmiana dotycząca sędziowania pojedynków w parach była moim zdaniem oczywiście słuszna, natomiast Paweł może odebrać ją jako krzywdzącą. Natomiast no, ja myślę, że to jest, wiesz, dla niego też cenne doświadczenie, bo pamiętajmy o tym, że jest to jego cały czas pierwszy sezon startowy. Wiadomo, wielka szkoda, że nie zakwalifikował się do top 32 w Irlandii. Teraz niestety też się nie zakwalifikował, ale jakby, wiesz, szukając tych pozytywnych aspektów, to można powiedzieć, że jest... W Irlandii się zakwalifikował, ale pierwszą parę top 32. Przepraszam cię, Paweł, jeśli tego słuchasz, mam nadzieję, że wybaczysz mi to drobne przejęzyczenie, ale jesteśmy już po kilku godzinach transmisji, więc te małe błędy mogą nam się gdzieś tam wkraść. Natomiast no, ja uważam, że jest progres, tak? Bo wiesz, to jak on jechał
jechał po tym torze w Szwecji i to na pewno warto odnotować. Tak jak powiedziałeś wcześniej, dosłownie chwilę temu, ten jego pierwszy przejazd był fenomenalny, pewnie śmiało w okolicy 90 punktów, tym bardziej, że jest to opinia od strony sędziów. To nie jest, wiesz, że my sobie teraz tak dywagujemy i coś sobie... I oceniamy, że mamy jakieś tutaj hipotezy na ten temat, które niekoniecznie, wiesz, są prawdziwe. To jest tutaj potwierdzenie, że to był przejazd śmiało w okolicy 90 punktów, ale no jednak zabrakło tej precyzji, a jak powszechnie wiadomo i powtarzaliśmy to nieraz też w naszym podcaście, drifting no jest tym sportem jednego błędu i tutaj ten jeden błąd no niestety zaważył na takim, a nie innym rezultacie. No właśnie, tylko no ta informacja o przekraczaniu tej linii no jakby no była dla wszystkich zawodników i wszyscy byli tak samo oceniani i nie jedno zero padło tak, u tak, innych zawodników właśnie za najważniejsze, takim, że wszyscy za byli takim, oceniani. Ale były też takie przypadki, że rzeczywiście sędziowie tam nie do końca jakby zweryfikowali to, że ktoś gdzieś wypadł, ale to zawsze gdzieś tam się zdarzają jakieś pojedyncze takie... Wiesz, ja myślę, że tak naprawdę biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy niemal 50 zawodników na liście, czyli masz 100 przejazdów w kwalifikacjach, to no coś tam może jednak się zdarzyć takiego, taki że się to jest sport, noga. Po prostu, taki to jest sport, natomiast gdzieś... ogólnie, tak jeszcze zamykając tych temat kwalifikacji, uważam, że były bardzo fajnie właśnie oceniane. Pokazała ta trasa, jaka jest trudna i wiesz, czasami to jest to, co w sumie powiedzieliśmy na początku tego odcinka, że nam się wydaje nieraz siedząc i oglądając to wszystko, czy w live streamie, czy jak widzą to osoby, które ten live stream potem oglądają, no to tak myślisz sobie, kurczę, to jest wszystko takie łatwe, a ta trasa w Szwecji jednak pokazała, że nie do końca jest łatwe, a tym bardziej zobaczyliśmy, że to wszystko nie jest łatwe już kiedy dzisiaj rozpoczęliśmy pojedynki w parach i ja myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj przejść do analizy top 32, chyba, że jeszcze chcesz coś dodać, ale ja myślę, że już troszkę nie, no to wyczerpaliśmy. Już, dokładnie, to już mamy chyba wszystko zamknięte i w zasadzie co nam będzie brakowało, to już jeszcze w tym top 32 dopowiemy z tych kwalifikacji. Więc tak, mamy top 32, mamy pierwszą parę, czyli pierwsza para... Tak, to był Lauri Heinonen z Alfredem Grindbergiem i tutaj od razu wielkie, myślę, zaskoczenie, jak bardzo odpalony w tym sezonie jest Lauri Heinonen. To jest de facto temat, który ja też miałem okazję poruszyć wcześniej, no bo wiadomo, Heinonen, drugie miejsce w Irlandii na początku sezonu, kiedy przegrał finał z Piotrkiem Więckiem. Teraz pierwsze miejsce w kwalifikacjach i od razu w tej pierwszej parze w top 32 można powiedzieć, że on... No niemalże tak przejechał się po tym Grindbergu, który co prawda zaliczył zero, zgubił się w dymie, ale to do czego zmierzam, to fakt, że Heinonen jest niesamowicie szybki. Jest to trzeci jakby sezon startów jego w Drift Master z tym samochodem, gdzie to auto stale zmodyfikowane, bo nie wiem czy pamiętasz, w pierwszym sezonie on owszem już miał ten silnik Dodge NASCAR V8, ale wówczas miał jeszcze gaźniki. Na kolejny sezon wymienili te gaźniki już na wtrysk elektroniczny, czyli tak zwany FI wtrysk pośredni, a w tym roku kolejna odsłona tego samochodu, czyli doładowanie kompresorem ponad 1000 koni i widać, że Heinonen w tym aucie no, odnajduje się świetnie. No właśnie, no bo tutaj nie dopowiedzieliśmy, że no pierwsza para, czyli musiał zdobyć pierwsze miejsce w kwalifikacjach tak. I dwa równe przejazdy po 91 punktów, także no nie było jakby tam w ogóle podejścia do niego, można powiedzieć w skrócie, po tych jego przejazdach. I tak samo jeśli chodzi o po kolei o te pary, przejdziemy zaraz do kolejnej rozgrywki, czyli top 8 i omówimy jego następną parę. Tutaj myślę, że w top 16 jeszcze trzeba na pewno wspomnieć pary Polaków. W top 32. Pary Polaków, a tu niestety jest para, która miała być z udziałem Polaków, w zasadzie miała jednego być, Polaka, tak, ale no niestety nie doszło do realizacji. Adam Zalewski, który zajął które miejsce w kwalifikacjach, bo już mi to wszystko gdzieś się stawce, gdzieś pouciekało. Gdzieś 17 był tak naprawdę Adam Zalewski, dobrze mówię? Tak, 17. 7 miejsce w kwalifikacjach, była. No i pierwsza para z Conorem Shanahanem. Nieraz już się z nim spotykał podczas innych rund w poprzednich sezonach. I tam zawsze była spektakularna walka. Tak. Wygrywał jeden albo drugi, ale dokładnie, zawsze chłopaki cieli się bardzo mocno. W miarę się zmieniali z tymi wynikami. No i tutaj no niestety przed samymi treningami w dniu już samych rozgrywek top 32 okazało się, że jest awaria głowicy u Adama Zalewskiego i na tyle poważna... Oparty zawór, mówiąc konkretnie. No właśnie, na tyle poważna awaria, że nie było jakby czasu, żeby to bezpiecznie naprawić i nie chcieli ryzykować z jakąś taką szybką naprawą, że może się uda, może się nie uda, no bo można sobie narobić wtedy dużo większych strat i podjęli decyzję, że odpuszczają, muszą na spokojnie usunąć usterkę, żeby być przygotowanym na kolejne 4 rundy i finalnie myślę, że to chyba była dobra decyzja. Myślę, że to była rozsądna decyzja, no bo wiesz, tak de facto możesz zaryzykować, że okej, słyszysz, że stuka ci motor, chłopaki tam, ekipa
Adama Zaleskiego została zdjęta pokrywa zaworowa w jego silniku. To jest oczywiście 2JZ i zobaczyli, że ten zawór jest podparty. Owszem, ten silnik jeszcze działał. Adam też to mówił oczywiście na streamie, że jeszcze miał moc. Mogliby pojechać, ale jeżeli doszłoby do jakiejś poważniejszej awarii, to mogłoby to na dłuższy czas wyeliminować Adama. Trzeba jednak przyznać, że ten sezon nie jest dla niego zbyt szczęśliwy, no bo tak, w Irlandii na początku była awaria hamulców. Pamiętamy, jak on o tych hamulcach mówił, musiał te zaciski pożyczać. Potem była jakaś tam awaria w busie, w sprinterze, gdzie silnik wracając też, właśnie. We Francji po zjechaniu z promu dokładnie doszło do awarii sprintera. Teraz mamy awarię głowicy w jego JZ-cie. No ja mam nadzieję i bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ten limit pH, jeśli chodzi o Adama Zalewskiego, został już wyczerpany w tym sezonie. Bo co trzeba jeszcze zauważyć, auto dostało nową oklejkę zrobione we współpracy z czeską firmą Furtbokiem i przyznam szczerze, że cieszyło oko to auto, tym bardziej, w końcu zaczęło wyglądać bardzo dobrze. Ja bym dobrze. Tam się jeszcze pokusił o zmianę przedniego zderzaka albo chociażby zamontowanie jakiejś dokładki z przodu, bo tam ewidentnie brakuje czegoś, ale to już taki, smaczek. Mały smaczek, natomiast Adam zrobił niesamowitą robotę wizualną tą furą, bo wszyscy bardzo mocno czekali na premierę tego nowego oklejenia, on z tym autem oczywiście się pojawił. Natomiast taki jest drifting, taki jest motorsport i tak jak słusznie zauważyłeś, Marku, ja tę decyzję rozumiem, bo biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądało dotychczas w wykonaniu Adama, gdzie fakt i jego całego teamu, gdzie ten sezon naznaczono awariami, naznaczony sporą ilością pecha, to gdyby zaryzykowali pod tytułem jedziemy przejazd z Conorem o wszystko, to jakby jeszcze tam piec wystrzelił w kosmos. Jeszcze by przegrał. To najgorzej po prostu ze wszystkich możliwych scenariuszy. Natomiast co warto nadmienić, to Adam bardzo dobrze wyglądał w kwalifikacjach, co prawda wiadomo, był 17, ale imponował prędkością na torze i wszyscy widzieli, jak on po tym torze latał dosłownie, potem przejazdy treningowe w parach także wyglądały bardzo dobrze, więc ja mocno liczę na to, że tutaj będzie szybka weryfikacja ewentualnych uszkodzeń w tej głowicy, więc głowica pewnie pójdzie do zrzutu po powrocie właśnie. I wróci na kolejną rundę w jeszcze lepszej formie Adam Zalewski i zobaczymy już jakby przejazdy. Im więcej, tym lepiej tych przejazdów, jakbyśmy zobaczyli w wykonaniu Adama Zalewskiego, ale już w Szwecji podczas kolejnej rundy. No właśnie, jeszcze tutaj tylko dopowiem a propos kwalifikacji Adama, które były na 80 punktów, a tak naprawdę zastanawialiśmy się, gdzie te punkty zostały odjęte, bo nie bardzo było do czego się przyczepić w tym przejeździe. Może jakieś minimalne błędy, ale naprawdę był tam ogień od samego początku do końca i widać było, że Adamowi wszystko leży, ustawienia, cała trasa i tak dalej. I że jest kandydatem do walki o podium, a tu niestety jak to w motorsporcie bywa. Tak się nie stało. Mogą się wydarzyć właśnie różne rzeczy, jak na przykład zaraz może tutaj przejdziemy do tej pary, ale para Rovanpera i Wiktor Wetemark, ale on jest zaraz, bo tak lecimy po kolei w tym drzewku. Kolejna para też z udziałem polskiego zawodnika i też, która nie do końca niestety poszła po naszej myśli, czyli Dwayne McKeever i Eric Gochał, gdzie było widać, że Eric robił co mógł, ale nie dał rady, jeśli chodzi o tempo. Ja miałem okazję porozmawiać z Kacperem z jego teamu, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, że w treningach oczywiście oni mierzyli czasy i Eric był w czołówce tych najszybszych zawodników, bo akurat team Erika bardzo dużo czasu poświęca na tą właśnie analizę i tak dalej, ale jednak w tym przejeździe z McKeeverem coś nie zagrało. Natomiast ja uważam, że to jest cenne doświadczenie dla Eryka, który pamiętajmy w tym roku, to jest jego pierwszy pełny sezon w Drift Masters po rundzie w Irlandii. Nie udało mu się do top 32 zakwalifikować, teraz się zakwalifikował i od razu też trafił na trudnego przeciwnika, bo jak się zaraz okaże, McKeever nisko nie skończył, ale do tego dojdziemy, bo był drugi, ale to już możemy oczywiście zapowiedzieć. Natomiast nie popełnił jakichś tam znaczących błędów, poza tym, że ścinał trasę, starając się gonić za McKeeverem, ale to jest kwestia różnicy tempa. Natomiast ja myślę, że akurat ekipa Eryka tutaj wyciągnie sporo wniosków i tam ta analiza zostanie, lekcje, że tak powiem, zostaną odrobione, i trzymamy kciuki też za udany występ w Finlandii. A teraz przechodząc do tej pary, o której chciałeś powiedzieć. Rovanpera. Wiktor Wetemark. I tutaj to, co też jakby, jeśli chodzi o te uszkodzenia w motorsporcie i to, co się wydarzyło też u Rovanpery, który w zasadzie można przyjąć, że ma pod każdym kątem to auto przygotowane idealnie i tak dalej, a jednak też spotkała go usterka techniczna, jakiś pożar, aż do środka płomienie weszły, że w połowie, wyglądało to połowie niefajnie, pod koniec przejazdu musiał właśnie zakończyć jazdę, więc to nie wyglądało zbyt fajnie, ale całe szczęście jakby bez większych strat się obyło, bo te płomienie były w środku, ale tak jak szybko się pojawiły, tak szybko też zniknęły, więc tam strażacy szybko też opanowali sytuację, chociaż nie wiem, czy finalnie musiał zostać Nie, tam chyba nie było gaszone, myślę, że te płomienie, wiesz, tak
jak się pojawiły, bo tam oczywiście gaśnica została wyciągnięta, natomiast finalnie z tego co widziałem nie została użyta. Natomiast trzeba wspomnieć też o tym, że te płomienie no być może pojawiły się też w związku z awarią kolektora wydechowego, o którym mówił na streamie Calero Vanpera, bo po świetnych przejazdach kwalifikacyjnych w piątek, w sobotę, jak Kale sam zauważył, on w ogóle nie miał okazji trenować w parach, bo doszło gdzieś do awarii, do pęknięcia kolektora wydechowego w jego samochodzie, czyli musiał, wiadomo, zostać ściągnięty i kolektor wydechowy, i turbosprężarka, pewnie Westgate, wydech rozpięty, trochę tam roboty miała jego ekipa i być może ta awaria, no wiadomo, w jakichś takich warunkach polowych. Trochę polowych mimo wszystko, tak, bo wiadomo, że zawodnicy dysponują profesjonalnym sprzętem na zawodach, ale to jest zupełnie co innego, ty dobrze o tym akurat wiesz, Marku, co innego jak robisz u siebie w warsztacie, a co innego jak robisz coś w tak zwanym ferworze walki na zawodach, to tutaj te błędy potrafią się łatwiej wkraść. No właśnie, bo tutaj jak jest presja czasu, no to po prostu tego czasu jest za mało, żeby dopatrzeć, żeby sprawdzić jakieś inne podzespoły, które na skutek tego właśnie pękniętego kolektora mogły ucierpieć i tak najprawdopodobniej właśnie było, że coś się poddało, któryś przewód się osłabił, którego nie zauważyli, który wyglądał na początku, że jest cały, a jednak nie był. A jednak nie był. Jak to wszystko dostało temperatury, to gdzieś nastąpił wyciek, który się zapalił. Całe szczęście bez właśnie większych strat. No i tak, jeszcze Calero Vanpera powiedział o tym, że nie miał okazji w parach pojeździć. Finalnie też nie miał za bardzo okazji pojeździć przez ten ogień. Natomiast ja wiem, że on jest akurat jednym z tych kierowców, którzy przygotowani są niesamowicie, ma bardzo dobrze poskładany samochód. Wiadomo, od zeszłego sezonu już śledzę te jego poczynania w drifcie, kiedy pojawił się na pierwszej rundzie na Mondello Park, ale warto o tym nadmienić, myślę, i śmiało możemy to zrobić, że wygrał dopiero co zawody na Formula Drift w Japonii, rundę na Ebisu, gdzie pojechał po prostu tą Corolla GR-em, tak? To jest Corolla GR, te takie Corolla, małe, dokładnie. Krótkie. Corolla GR, małe, krótkie i tam po prostu pogniótł chłopaków niesamowicie, więc widać, że jest w gazie, tym bardziej, że pierwszy raz jechał tym samochodem i od razu wskoczył na najwyższy stopień podium. Potem... No tylko, widzisz, no zawsze po takich też występach gdzie indziej można kilka też innych wniosków jakby wyciągnąć. Po pierwsze, czy tamtym samochodem mu się dużo lepiej jeździło? A to już on wie chyba. Czy konkurencja była tak słaba? Wrażenie, że i dobrze mu się jeździło i konkurencja może nie była. Czy wszystko mocna? Po trochu, bo generalnie tak słyszałem, że ta właśnie Formuła Drift w Japonii nie, to tak mocno zeszła. Poziomu. Że tak powiem na psy i ten poziom tam się zdecydowanie obniżył. Nie, oczywiście nie ujmując tu Rowamparze umiejętności, których mu na pewno nie brakuje. Ale zderkając stronę Formuły Drift, żeby się ogarnęli, bo w Mastersach no, jakby właśnie, chłopaki przyjechali, to by ich tam ostro o to właśnie pognietli. Chodzi, że rzeczywiście tam zawodnicy jeżdżą nowymi samochodami, bo tam ze starych aut typu właśnie jakieś Nissany i tak dalej. Bardzo to jest mało. To jest mało, ale tylko... są Supry, są Giery, są GT-ki, są właśnie Corolle, bo też są przynajmniej dwie już w tej chwili, są Lexusy RCF, a mimo to nie jedzie, ale myślę, że to temat na inną historię. Teraz się skupmy na tym, co było w Drift Masters oczywiście, ale jeszcze zamykając to, co mówimy o Rowamperze, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć jego filmik z treningu, jak on przygotowywał się do Drift Masters, gdzie ładował się takim po prostu bardzo wręcz szalonym backwardsem na trasę. No widać, że Kale chce, Kale potrafi, Kale może. I no także trzymamy kciuki, żeby ten sprzęt podawał w 100%. Natomiast kolejna para, top 32, gdzie sprzęt podawał w 100%, ale wynik mógł być... No, taki, że Polak co prawda wygrał, ale nie dwóch Polaków, to pojedynek na pewno Kuby Przygońskiego i Dawida Karkosika. No i szkoda w sumie, że dwóch Polaków znowu mieliśmy w top 32. No tak wcześniej, bo szkoda, że tak właśnie wcześniej się spotkali, no bo tak często bywa, jak mamy mocny skład w top 32, że jednak na którymś etapie na siebie nasi zawodnicy trafią. Tutaj niestety na pierwszym etapie w top 32 się spotkali. No cóż, Karkosik debiut w tym sezonie, no bo pierwszą rundę w Irlandii opuścił. Debiut w tym samym samochodzie, w którym startował w Łodzi. A pamiętajmy, że w Łodzi poszło mu bardzo dobrze, gdzie Dawid Karkosik, mam takie wrażenie, w końcu odnalazł się w tym Nissanie S15 przygotowanym dla marki FMIC. I tutaj na pewno na duży plus jest to, że Dawid robi już czyste przejazdy, nie było takich sytuacji jak w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętasz, jak też analizowaliśmy już sobie to na chłodno czy na transmisji, że to auto gdzieś wyjeżdżało przodem, był problem z zawieszeniem, był problem ze skrętem. Już teraz nie wchodźmy w tę historię, co tam się mogło dziać, fajniej, że udało się to wszystko ogarnąć i już nie ma tych problemów. Natomiast tutaj też myślę taka decyzja, jeśli chodzi o tych dwóch konkretnie kierowców,
gdzie jeden i drugi mieli jakieś błędy i ja nie ukrywam, że nie obraziłbym się za One More Time. Nie mówię oczywiście, że werdykt był zły, ale wiesz, biorąc pod uwagę fakt, że już i tak jeden z nich musiał odpaść, a mieliśmy dwóch Polaków, to gdybyśmy mieli One More Time w tej konkretnej parze między Dawidem Karkosikiem i Kubą Przygońskim, to bym się nie obraził. Myślę, że żaden z nich nie byłby jakby pokrzywdzony taką decyzją sędziów, a może w dogrywce przynajmniej jednoznacznie by była przewaga któregoś z zawodników, bo tutaj tak jak mówisz, noża wręcz, no można właśnie, powiedzieć. Jakieś mniejsze, większe błędy po jednej i po drugiej stronie, no ale ważne, że przynajmniej jeden z Polaków jest dalej w grze i to jak Kuba Przygoński przeszedł do top 16. Tak, a my teraz przechodząc na drugą stronę naszego drzewka top 32, bo tutaj jesteśmy, jeśli chodzi o naszą analizę przejazdów Drift Masters w Szwecji, no to mamy parę, Piotr Więcek i Aleks Golownia. I tutaj zacznę od tego, że Piotrek, no zaraz jakby pogadamy o tym szerzej, ale tak na początku muszę wtrącić to, że Piotrek chyba nie ma szczęścia do tej części trasy, konkretnie w Szwecji, bo nie wiem, czy pamiętasz, że w zeszłym sezonie dosłownie parę metrów wcześniej po pomyłce, kiedy wyskakiwał w dymie, nawet to było widać na livestreamie, to była ta sławetna para z zeszłego roku ze Szwecji, z Torem Arne Kavion, także zakończył swój udział w rundzie Drift Masters. W tym roku było to nieco dalej. Wtedy oczywiście wyskakując z dymu poleciał za szybko, wypchnął tam z toru Tora Arne Kavie, czyli norweskiego kierowcę, a w tym roku w nieco dalszym momencie trasy doszło do kontaktu z Aleksem Golownią. No i co? I Piotr Więcek odpada na etapie top 32 i trzeba podkreślić, że to jest sytuacja, no której nie pamiętamy już tak naprawdę od lat, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce. No właśnie, sytuacja, w której odpada, no była taka dość też mocno dyskusyjna, no bo tak, były różne podejrzenia, że zresztą sam Aleks Golownia powiedział w wywiadzie, że już mu się skończyły opony i praktycznie szedł już w spina bez względu na to, czy Piotrek w niego uderzył. Ale no wydaje mi się, że po prostu no, Piotrek był dokładnie w takim momencie, gdzie niby Aleks szedł w spina, ale jednak Piotrek mu trochę pomógł. Ten go klepnął. I ten go klepnął i klepnął go tak, że no niestety no, był to błąd Piotrka i błąd zerowy i zdarzyło się coś, co myślę, że przez ostatnie 10 lat, mogło co najmniej 10 zdarzyć. Lat nie zdarzyło się, czyli Piotrek odpada w top 32, więc no, na tej rundzie naprawdę było, ale wiesz, były takie różne właśnie momenty, nieprzewidziane zwroty akcji, tego nie zakładał mówi, wcześniej. Taki scenariusz, którego nikt by się nie spodziewał. Ja oczywiście, wiesz, no bardzo, bardzo żałuję tego, że Piotrek odpadł w top 32, bo wcześniej wyglądał fenomenalnie już od kwalifikacji, jazda jakaś tam treningowa, ta pierwsza część przejazdu jego z Aleksem Golownią także była super, natomiast taka ciekawostka, bym powiedział, kolejna, to fakt, że część osób gdzieś tam w internecie, no wiadomo, nie chodzi o to, że oni się cieszyli z tego, że Piotrek odpadł, bo myślę, że nie mamy takich nieżyczliwych ludzi, którzy śledzą drifting, ale pojawiły się takie głosy, że to jego odpadnięcie z rywalizacji na tak wczesnym etapie jest, znaczy może nie tyle, wiesz, końcem jego dominacji, co w pewien sposób otwiera ciekawszy rozdział w dalszej historii tegorocznych mistrzostw Drift Masters, tak? No bo jednak analizując dwa poprzednie sezony, czyli sezon 2021 i 2022, kiedy Piotrek dwa razy z rzędu wywalczył tytuł mistrzowski, to tam mieliśmy absolutną dominację. To mieliśmy okazję też już poruszać w naszym podcaście. No, w zeszłym roku był trener Wówki na koniec. Najpierw ten Dyfer Feropolis, który wypadł, potem oczywiście pamięta runda w Łodzi. Natomiast tutaj pierwszy raz od 3 lat mamy taką sytuację, że już na początku sezonu, no bo to zaledwie była dopiero druga runda, no to Piotrek odpadając na tak wczesnym etapie rywalizacji, w tym momencie w generalce jest 4, ale tym samym otwiera drogę całej innej ekipie, która będzie chciała, wiesz, tam go zaatakować. No nie mamy jeszcze nawet połowy sezonu, więc to właśnie wszystko się może wydarzyć i myślę, że tutaj no, ten wynik w żaden sposób nie wpłynie tak naprawdę na końcowy wynik. I nie, znając, nie, ale wiesz, robi się ciekawie. Tak, tak, znając Piotrka, to będzie to na każdej rundzie nadrabiał i tych punktów na pewno tutaj sporo jeszcze nazbiera, ale co nie zmienia faktu, że im bardziej wyrównana ilość punktów w klasyfikacji generalnej, tym bardziej będzie zacięta walka do samego końca. Każdy będzie liczył, że może to on wygra na tej ostatniej rundzie. Nie będą przyjeżdżali na zasadzie, kurczę, nieważne co zrobię, to Piotrek i tak wygra. No właśnie, nie będą przyjeżdżali po drugie, trzecie czy kolejne miejsce, tylko do samego końca będzie tam, miejmy nadzieję, jak największa ilość osób miała szansę na to pierwsze miejsce. No tak, natomiast też tutaj tego absolutnie nie trzeba mówić głośno. Myślę, że o tym wszyscy wiedzą, że Piotrek jest absolutnie świetnym kierowcą, więc za niego także trzymamy kciuki, ale tutaj chłopakom troszkę, można powiedzieć, ułatwił. Wiesz, można powiedzieć, że dzisiaj był łaskawy. O, dał im szansę. Oczywiście pół żartem, pół serio. Dobra, to my lecimy z kolejną parą, czyli Oliver Randalu i Naoki Nakamura. I pierwsza taka, moim zdaniem, mocno kontrowersyjna sytuacja i to uderzenie Randalu w Nakamurę, które oczywiście sobie przeanalizujemy.
No, tutaj myślę, znaczy ja uważam finalnie, że werdykt był słuszny, natomiast faktycznie na livestreamie mogło trochę wyglądać to dziwnie, co tam się wydarzyło. Pamiętasz, jak to wyglądało? No, było w pierwszym zakręcie. Tak, w pierwszym zakręcie jakby na oki. Wjazd na pełnym gazie, odpuszczenie i z powrotem wciśnięcie, co zdekoncentrowało Randallu, który no, popełnił tam masę błędów. No i tutaj powstaje pytanie, czy to było to legendarne Kansai Throttle Technique, czyli to, o czym można znaleźć dużo informacji w internecie, to jak Nakamura jeździ. Tutaj musielibyśmy oczywiście przeanalizować onboard z ujęciem na nogi, żeby widzieć, co się dzieje. Czy to była też kwestia opon, ale ja na razie nie chcę zdradzać może, o co chodzi z tymi oponami w przypadku Naokiego. Tutaj uprzedzę tylko, Poczekajmy do końca, to jest raz, żebyśmy mieli pewność, że nasi słuchacze poczekają do końca. Natomiast uprzedzę, że nie jest to nic związanego z naginaniem regulaminu, jeśli chodzi o Nakamurę, natomiast jest to taka bardzo ciekawa zmiana, która no myślę, że jeszcze się nie wydarzyła i tutaj, jeśli chodzi o te opony, to też one mogły spowodować to, że to auto po prostu, nie wiem, nie chciało gdzieś tam wstać czy coś, było mu gorzej wstać, natomiast faktem jest, że doszło do uderzenia Nakamurę przez Randallu, no i potem Nakamura przeszedł dalej. I w ogóle te początkowe pary Nakamury to też nie jest taka odosobniona opinia, no nie były najpiękniejsze, można powiedzieć, ale trzeba na pewno oddać Nakamurze to, że pamiętajmy, że on debiutuje, no bo co, tak w Irlandii pojechał dosłownie jeden przejazd i to punktowany. Było wszystko. To był jeden przejazd i to w ogóle był jeden przejazd punktowany. Tutaj na szczęście miał już Nakamura, można powiedzieć, takie zawody w pełni, do czego też dojdziemy. Natomiast zawody w pełni, czyli że po pierwsze mógł brać udział normalnie w treningach, normalnie wystartował w kwalifikacjach, normalnie drugiego dnia wziął udział w treningach w parach i w końcu zobaczyliśmy go w jeździe w parach już w rywalizacji Top 32, o której teraz wspominamy. I co? I on ciągle uczy się tego driftu w Europie, bo widać było, że on nie do końca jest przystosowany, natomiast przejazd na przejazd wyglądało to coraz lepiej, ale do niego wrócimy i mamy kolejną parę z Top 32. Marku, czy pamiętasz, kto to jest? Tak. Kolejna para w Top 32, to ja ci może podpowiem, Orjan Nielsen i Pontus Hartmann, ale tu nawet nie chodzi o tą parę w Top 32, co o tą sytuację, która tam była z tym dachowaniem związana. No właśnie, bo to jest chyba tutaj najistotniejsze. Tak, nawet nie chodzi o parę, tylko chodzi o, przepraszam, dachowanie Orjana Nielsena, który można powiedzieć, że to, czego nie udało mu się zrealizować w zeszłym roku, gdzie już był bardzo blisko. Był blisko, już w zasadzie tam był prawie ustawiony do takiego dacha. Tak, do takiego lotu, to w tym roku poprawił. Oczywiście to, żeby nikt nie pomyślał, kto nas słucha, to jest powiedziane pół żartem, pół serio, bo my bardzo cieszymy się, że Orjanowi Nielsenowi po pierwsze nic się nie stało. A po drugie udało im się poskładać auto. No właśnie, to jest w ogóle historia. To jest w ogóle historia. Czyli prostowanie dachu, wymiana szyby, wymiana gdzieś tam poszycia, naprawa. Na początku, i tak dalej. Ta szyba była wycinana, to w ogóle jest niesamowita historia. Słuchajcie, tam ponad 30 osób brało udział w tym, żeby tą furę naprawiać. Wiadomo, że oni mieli bardzo mocno ograniczony czas. W ogóle ta rolka, też możecie ją zobaczyć w social mediach Drift Masters, to właściwie była podwójna rolka, bo Orjan Nielsen wydachował dwa razy, wyleciał za szeroko, notabene lecąc w treningowej parze z Naokim Nakamurą, wyleciał za szeroko, wpadł w ziemię, myślał, że jeszcze utrzyma, ale potem już go tak zaczęło obracać, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, on tam wpadł w ziemię szeroko i zaczęło go obracać i trafił chyba znowu w kant asfaltu i to go dźwignęło tak naprawdę. Bo tam było tak, że on wrócił na zewnętrzną i jak wypadasz w żwir, to wiadomo, że żwir cię wyciąga, ale on już był takim, wiesz, dużym kątem, że on wpadł w żwir, tu go już wciągało, ale jeszcze go obracało siłą jakby odśrodkową i jak już to auto się zakręciło, to uderzył znowu w krawędź asfaltu i to go wystrzeliło w powietrze. Najważniejsze jest to, że Orjanowi Nielsenowi nic się nie stało. Jakby cała ta historia związana z naprawą fury i moim zdaniem też to, co powiedział Pontus Hartmann, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że no Orjan Nielsen teoretycznie już nie musiałby wyjeżdżać, on w ogóle, wiesz, wyjechał bez maski, wyjechał bez bocznych szyb w swoim aucie, wyjechał z tą szybą przednią, taką zrobioną trochę, mówiąc w cudzysłowie, na sztukę, ale Pontus Hartmann, on wręcz zachęcał go do tego, żeby Orjan Nielsen w ogóle wyjechał i żeby jakby walczył do końca i to też pokazuje, jak niesamowite jest, wiesz, ten duch sportowej rywalizacji w Drift Masters. I tutaj akurat Hartmann nie krył wzruszenia. No, fajna historia, tak naprawdę znowu jest bohaterem Orjan Nielsen i można powiedzieć, że to jest latający, nie wiem, czy zgodzisz się z takim określeniem, latający Norweg w Szwecji.
No, myślę, że po tej rundzie to na pewno taki przydomek może zostać mu przypisany, bo zdecydowanie po tej rundzie zeszłorocznej chyba najwięcej zdjęć to właśnie było tak. Z jego lotu. Ale też, tak samo. Ale też uważam, że właśnie po tej zeszłorocznej rundzie jakby Orjan się totalnie zmienił, jeśli chodzi o jazdę, bo do tamtej pory jakoś jeździł, ale nie wyróżniał się jakoś właśnie za bardzo, a po tamtej rundzie po prostu się totalnie odpalił, że na każdej następnej rundzie już był gościem, który był praktycznie zawsze w top 8 i naprawdę te jego przejazdy no, wyglądały naprawdę dobrze. Ja jestem jeszcze tak ciekawy, zamykając jego temat, bo zaraz będziemy przechodzili sobie do top 16, jestem ciekawy, co wydarzy się dalej z tym samochodem, bo wiesz, na tej zasadzie, czy oni to auto będą robili na kolejną rundę, czy w ogóle zdecydują się na Rischel, bo czasu jest mało, pamiętajmy, że Finlandia już za miesiąc i to auto na pewno w tym momencie zostało w jakiś sposób warunkowo dopuszczone, no ale jakby to bardziej ciebie pytam jako konstruktora, co w takiej sytuacji jest zrobić najprościej. Mi się wydaje, że chyba co, odciąć dach i tyle, nie? To ciężko stwierdzić po samych filmach, bo to nieraz jest tak, że właśnie na filmie to wygląda dość poważnie, jest zachowanie i tak dalej, a finalnie tu klepniesz, tam klepniesz, okay. Może się właśnie, wiesz, to zachowanie nie było na twardej nawierzchni, tylko już na piachu i to wszystko gdzieś się może zamortyzowało i finalnie może się okazać, że wymienią poszycie z laminatu, gdzieś trochę przeklepią blachę i tak naprawdę nie będzie jakiś, nie będzie śladu po dachu. Tak, nie będzie śladu. Najważniejsze, żeby wiesz, żeby klatka nie została nigdzie uszkodzona. Tak, i takie grubsze elementy. Tak. Ale patrząc na to, że w kilka godzin udało im się doprowadzić samochód do startu w rozgrywkach top 32, już było równo. To ja myślę, że ten niecały miesiąc to zdecydowanie im wystarczy, żeby samochód w 100% doprowadzić. Słuchaj, Benedikta Stirba też miał miesiąc czasu w zeszłym roku między wiesz, Austrią a Rygą, bo to chyba było w ten sposób i też ta fura była przebudowywana, tam dzwon. Co prawda nie wyglądał może tak spektakularnie, bo nie było zachowania, ale mimo wszystko no też tam było dużo wymian, no bo i napęd, i silnik, i tak dalej, a też dali radę, więc tutaj no trzymamy też mocno kciuki. No to są naprawy, no nie wiem, czy pamiętasz, nie pamiętam dokładnie, w którym roku to było, ale runda Driftmasters w Płocku i Paweł Trela, który kasuje Opla i w zasadzie w niecały miesiąc odbudowuje... 2018 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Buduje tak, jakby 2018. Całkowicie, znaczy może nie całkowicie, no bo dalej to jest Opel GT, ale jakby już w nowej budzie. Tak, od nowa drugiego. Od nowa drugiego, no bo ta została, karoseria już na tyle naruszona, że już tam nie bardzo było co naprawiać. To jeszcze możemy przypomnieć, to była taka sytuacja, kiedy Paweł Trela gdzieś tam w przejeździe treningowym, nie pamiętam, czy to było solo, czy w parach, ale spadł mu pasek ze wspomagania hydraulicznego i przyładował w te betony w Płocku, które jak pewnie dużo osób pamięta, no absolutnie nie wybaczały błędów. Tutaj z tego miejsca pozdrawiamy Pawła i faktycznie wówczas jego team no, wykonał kawał ciężkiej roboty, więc myślę, że team Orjana Nilsena też będzie w stanie to zrobić i mamy nadzieję, że ta fura będzie wyglądała jak nowa już na Finlandię. A przede wszystkim będzie działała jak trzeba. Będzie działała jak trzeba, ale Orjana nie ma z tym problemu. A teraz lecimy z top 16. No i na początek też para, która była dla mnie zaskoczeniem, czyli Lauri Heinonen, Conor Shanahan. To tempo jazdy Heinonena. No właśnie, to była sytuacja, w której Shanahan totalnie nie mógł się odnaleźć za Heinonenem. Dystans, który był wytworzony, był w ogóle no, nie do pokonania przez Shanahana. Shanahan omijał zony, próbował pociąć trochę zakręty, żeby ten dystans się zmniejszył, ale robił co mógł, ale no, nie dał rady zbliżyć się do Heinonena, więc to było dla mnie niesamowite i tak po tej parze stwierdziłem, że coś tam musi u tego Heinonena być pokombinowane, że aż tak mógł właśnie uciec Shanahanowi, który no nie należy do wolnych zawodników tak, i nie należy do zawodników, tak, którzy by mogli sobie nie poradzić a tam w ogóle z takim tak, dystansem. Że Shanahan nie radził sobie, zwłaszcza w tym swoim chase runie. To był pierwszy, wiadomo, przejazd, bo uciekał jako pierwszy Heinonen, jako pierwszy zawodnik po kwalifikacjach. I Shanahan tam wyglądał na kompletnie bezradnego. Dla nas to było spore zaskoczenie, jaka kryje się w ogóle tajemnica za tym tempem Lauri Heinonena, ale okazało się potem, do tego przejdziemy za moment, że weryfikacja przyszła dość szybko, natomiast jeszcze mówiąc o parach w top 16, to takim fajnym starciem już z jedynym Polakiem, który został, które warto odnotować, no to oczywiście pojedynek Kuby Przygońskiego z Alim Makishidem, gdzie Ali niestety, no błąd zerowy, Kuba przeszedł dalej, ale ten przejazd był bardzo fajny i jak się potem okazuje, nie był to ostatni fajny przejazd w wykonaniu Kuby, natomiast reszta rywalizacji top 16
co, stała na dużo, dużo fajniejszym poziomie na pewno niż top 32, bo ten poziom tutaj akurat na tej rundzie Szwecji wyglądało, że rósł z rundy na rundę, więc to top 16 już wyglądało znacznie lepiej niż top 32, ale w top 8 wyglądało jeszcze lepiej i tutaj dochodzimy do tego momentu weryfikacji tempa Lori Heinonena. No właśnie, wtedy kiedy McIver staje obok na starcie, no i okazuje się, że no jednak ta prędkość no nie była aż tak super, tak. Albo po prostu no prędkość McIvera jest tak super, chociaż w późniejszych parach się okazało, że jednak też McIver może mieć problemy, ale no jakby tutaj w konfrontacji z McIverem no wyszło, że jednak u Heinonena raczej nie jest coś przekombinowane, tylko po prostu dobrze jeździ, dobrze zgripowano. Dokładnie, nie miał tutaj nad McIverem żadnej przewagi, tak, chociaż no tak. McIver no jest, no był chyba najszybszym zawodnikiem na tej trasie, no tego nie da się ukryć. No może do tej ostatniej pary na Kamury, ale to zaraz przejdziemy. Zaraz jeszcze przejdziemy, natomiast wiesz, mówiąc o McIverze, jeszcze zatrzymajmy się może w tym momencie na chwilę przy tym konkretnym zawodniku. Zawodnik tak, z Irlandii, fura zrobiona w starym stylu, co już też mieliśmy okazję powiedzieć nieraz, bo jako chyba jedyny tak naprawdę rywalizujący kierowca na tak wysokim poziomie ma na przykład co? Chłodnica z przodu. Dokładnie. Tam chłodnica z przodu, nie ma sekwy. Nie ma sekwy. Jeździ z airbagiem, to już w ogóle już same elementy. Same takie elementy, które właśnie nawet jeśli coś mu się posypia, to nie bardzo ma od kogo pożyczyć. Co zresztą też już się działo. Właśnie tak na zapas. Co też już się zresztą działo. Taka konstrukcja, która w teorii no, nie do końca może być konkurencyjna, no a jednak pokazuje, że tutaj walczy i jest najszybszym zawodnikiem i nie bez powodu jest obecnie pierwszy w klasyfikacji generalnej, nieprzypadkowo, więc tu jakby nie samą konstrukcją można powiedzieć. Przemleć technika czyni z ciebie zawodnika. Dokładnie. Więc czapki z głów dla McIvera, tym bardziej, że w ogóle jeszcze jest kolejna ta super historia, którą też mieliśmy okazję poruszyć na live streamie, czyli tak, McIver startował jako zawodnik z dziką kartą w Irlandii i miał jechać tylko Irlandii ze względu na jakieś tam ograniczenia budżetowe, ale po tym świetnym starcie w Irlandii jakby ta społeczność driftingowa, można powiedzieć, z Wysp Brytyjskich skrzyknęła się, chłopaki z Drift Games zaproponowali taką loterię, która z angielskiego nazywa się Raffle, w którym do wygrania była Mazda RX-7 i okazuje się, że nazbierali poprzez jakby tą loterię, poprzez tą sprzedaż losów na tą loterię, tak duży budżet, że on mógł wystartować i to pokazuje właśnie, jak w takich chwilach to środowisko driftingowe potrafi być zjednoczone i to jest moim zdaniem w ogóle super temat, że McIvera mamy jako stałego uczestnika cyklu. Myślę, że komu jak komu, ale jemu poniekąd można powiedzieć, to się należało. Zdecydowanie, no bo aż szkoda by było nie zobaczyć takiego zawodnika w kolejnych, następnych rundach Drift Masters, który po prostu no, reprezentuje no, taki poziom. Fenomenalny poziom jest pierwszy teraz klasyfikacji generalnej, ale do tego też sobie wrócimy. Kolejna para top 8, znowu mamy Kubę Przygońskiego i tym razem Kevina Pessura. No właśnie, tutaj było jakby spotkanie na pierwszym zakręcie. I to wyglądające na mocne. Wyglądające na mocne, gdzie Pessur uderza w koło. No, W tylną część auta, na pierwszym zakręcie, tak. Po złożeniu się w pierwszy zakręt i w zasadzie można by powiedzieć, że no jest to przejazd wyzerowany jakby dla Pessura, ale mamy jeszcze drugi przejazd, w którym wszystko się jeszcze może wydarzyć. No ale zawodnicy, gdy stali na starcie, okazało się, że u Pessura po tym jak uderzył i wyleciał poza trasę, jakaś nieszczelność w oponie w kole nastąpiła i zaczęło schodzić powietrze i niestety z takim kołem nie może zostać dopuszczony do jazdy. Nie pojechał dalej. Tylko wiesz, co jest ciekawe? Znaczy oczywiście ta sytuacja na livestreamie no, nie wyglądała dobrze. Pamiętajmy, że oni tam musieli być nawijani koło, nie wiem, 150 na godzinę, bo to było dosłownie chwilkę po inicjacji, jak Kuba złożył się dobrze, a Pessur dosłownie w niego wjechał. Jechał dużo mniejszym kątem, co zresztą też słusznie założyli sędziowie, bo Kuba od razu ładnie się złamał, ustawił auto do jazdy w drifcie, a Pessur łamał się tak jadąc, wiesz, niemalże przodem i delikatnym kątem. I na początku na livestreamie, jak oglądaliśmy tę sytuację, to no, nie wyglądało. Wyglądało to dobrze, na szczęście nie doszło tam do żadnych w sumie poważniejszych uszkodzeń u Kuby i mimo, że ta sytuacja wydarzyła się przy dużo większej prędkości niż chociażby nieco podobna sytuacja z Kubą, kiedy rok temu na Mondello Park uderzył w niego Calero Vanpera, no tutaj praktycznie nie doszło do żadnych uszkodzeń w jego samochodzie. No tak, przynajmniej nic nie było na pierwszy rzut oka widać, może jakieś straty gdzieś tam właśnie w podwoziu, w jakimś mocowaniu wahaczów, chociaż później bez większych jakichś chyba napraw do kolejnej pary podszedł Kuba, więc raczej nic.
się nie powinno wydarzyć. Trochę dostał w super B tak naprawdę gdzieś, że Kevlar mógł to przyjąć, ale w tą taką twardą część auta, która wiadomo nie jest wycinana, więc tam się nic nie stało. A na przykład jeszcze wracając do tej historii sprzed roku, no to jak Calero Van Pera wjechał w starego Diabła Kuby Przygońskiego, czyli w Toyota GT86, no to wówczas tam był cały próg wgnieciony i widać było, że od razu jest gorzej. Zależy właśnie, jak się trafi. No te progi akurat w GT86 nie są zbyt mocne, to jest po prostu jedna warstwa blachy, więc tam niewielka siła jest potrzebna, żeby ten kawałek blachy wszedł do środka. Ale tu jak jesteśmy przy Kubie Przygońskim i tak oczywiście nie ujmując mu umiejętności, bo na tej rundzie naprawdę szedł od początku do końca naprawdę mega dobrze i kwalifikacje bardzo fajnie pojechane i te pary po kolei, ale jak tak sobie popatrzysz na pary, które wygrywał, to jakby przy każdej parze każdy z przeciwników coś tam popsuł. Top 8, top 16, Dawid Karkosik, tak kurczę, też coś się wydarzyło, ale oczywiście no to nie ma co tutaj zwalać jakby tylko na samo szczęście, bo Kuba na tej rundzie naprawdę szedł fenomenalnie, ale też widać, że Kuba się wjeżdża coraz bardziej w giera, bo trzeba też pamiętać o tym, on nawet zresztą mówił o tym w naszym podcaście, że wydawałoby się, że jest to bliźniacza konstrukcja, bo ta sama płyta podłogowa, ale jednak nie do końca tych ustawień, tych ewentualnych zmiennych jest całkiem dużo i trzeba też pamiętać, że Kuba Przygoński w tym roku po raz pierwszy debiutuje w nowej rundzie, w roli organizatora zawodów, więc podejrzewam, że ta ilość rzeczy, które ma na głowie Kuba Przygoński jest znacznie większa. Tym bardziej fajnie, że nie przeszkadza mu to też w tym, żeby pojechać na Drift Masters i rywalizować na najwyższym poziomie, zatem tutaj naprawdę duży szacun dla Kuby. Oby ten poziom udało się utrzymać na następnych rundach. Ale do tego przejdziemy jeszcze do kolejnych pojedynków, a tymczasem kolejne starcie z top 8, czyli Naoki Nakamura i Benedicta Scirba. I chyba to była, wiesz co, moim zdaniem taka para, która wywołała najwięcej emocji z tych wszystkich przejazdów Naokiego, zwłaszcza jeśli chodzi o reakcję drugiego kierowcy, bo tam było widać, że Scirba no niespecjalnie był szczęśliwy po tych przejazdach. No nie był szczęśliwy, tak wyglądało, jakby nawet nie chciał mu podać ręki jakby po ogłoszeniu wyników, no ale z drugiej strony, no Nakamura nie jest niczemu winien, to sędziowie oceniają tak przejazd, a nie jest to jakby decyzja zawodnika, więc nie można mieć do niego pretensji. No ale no jakbym był na jego miejscu, no też nie byłbym zadowolony, no bo było tam dziwne zachowanie na samym wejściu w trasę, które totalnie... No pogubił się potem Scirba, bo on tam w złym miejscu się przełożył, ten Scirba trochę się oddalił, on tam nie wiedział, co ma zrobić, no to wszystko, co jeździł Naoki Nakamura niemalże do samego końca, bardzo fajnie podsumował Juha Rintanen, do czego też zaraz przejdziemy w top 4 w walce o ten awans do wielkiego finału, no była ta jazda taka sketchy po prostu, no czyli taka nie do końca pewna, nie fajna, więc tutaj Scirba no mógł w pewien sposób poczuć się no nie do końca dobrze z tym werdyktem, ale tak jak słusznie zauważyłeś, to Scirba nie powinien mieć tutaj absolutnie pretensji do Nakamury, bo to nie jego wina, tylko pretensje ewentualnie, jeśli już, to do sędziów. Natomiast Naoki przyszedł dalej, do top 4 zaraz dojdziemy, jeszcze zamykając temat top 8, no to mamy Jacka Shanahana i Juha Rintanena i tu bym cię, Marku, poprosił jakąś taką głębszą analizę tego przejazdu Shanahana z Rintanenem. No... Czyli GT86 kontra GR86, dwóch dobrych kierowców, jeden w starej furze, drugi w nowej furze. Jak no właśnie, Jack Shanahan, gość, który w zeszłym roku na tej trasie miał 99 punktów i po prostu przejazdy przekosmiczne, można powiedzieć, że to co wyprawiał, to było po prostu coś naprawdę niesamowitego. Był to top. Tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy, no to była pierwszy raz ta runda organizowana w zeszłym roku, nowa trasa i on od razu się odnalazł na tej trasie, jakby tam spędził nie wiadomo jak dużą ilość czasu treningów. No właśnie, to tak na tej rundzie w ogóle mu nie szło. Kwalifikacje 1-0, drugie przejeździe powinien mieć dużo mniej punktów, ale tam było jakieś pobocze zahaczone, jednak te punkty były. W przejazdach, w parach wyglądało to totalnie nie tak jakby... No to nie był ten Jack, którego pamiętamy po prostu. No właśnie. Za to Juha Rintanen od samego początku widać, że w nowym aucie, którym wyjechał na ten sezon, odnajduje się w 100% i tak jak w poprzednim samochodzie w Nissanie S15 zdarzało mu się sporo dziwnych takich błędów, bo te błędy wiadomo każdemu się mogą zdarzyć, mniejsze, większe, ale u Rintanena to była norma, że te błędy były dziwne, bo zawsze były w jakichś takich miejscach. Szedł pełnym ogniem, było wszystko dobrze i nagle coś dziwnego zrobił i odpadał. No właśnie, w miejscach jakichś takich nie do końca, które sprzyjały takim manewrom, więc tutaj
tych błędów całe szczęście nie było. I nie było ich do samego końca. I w ogóle, no właśnie, i z Shanahanem jakby no nie było żadnego problemu, żeby z nim wygrać. Tak, a tutaj myślę, że wiesz, problem jest trochę z Jackiem Shanahanem i on też ten temat zresztą poruszył, że on wie, że w tym sezonie coś po prostu nie gra. I on sam do tego nawiązał, że jego zdaniem to jest po prostu coś z nim, niż bardziej z samochodem, bo będzie, że to auto gdzieś tam zostało przebudowane przez zimę, ale on jakby nawiązał do tego w taki sposób, jakby nie zabrał swojego skilla, tak mówiąc kolokwialnie, nie zabrał swojego skilla, nie zabrał swojego talentu z domu i faktycznie wygląda na to, że z Jackiem coś jest nie tak, natomiast pytanie jest też, wiesz, jak ta przebudowa auta, które no bądź co bądź dobrze jeździło po sezonie, wpłynęła teraz na to, jak on się w tym aucie czuje, bo to jest znowu, wiesz, to ten temat, który my często poruszamy, nawet w naszym podcaście, że no lepsze jest wrogiem dobrego, tak? No wiesz, skoro auto jeździło dobrze, on miał je dobrze poustawiane, podjęli decyzję taką, a nie inną, czyli nie wiem, przebudowywujemy, albo coś zmieniamy, albo zmieniamy kilka tam jakichś poszczególnych elementów i nie zawsze te zmiany wychodzą na plus, czy akurat tak jest w przypadku Jacka, czy tak nie jest, czy może faktycznie trochę nie gra głowa, no tego nie wiemy, ale było to ewidentnie widać na rundzie w Szwecji, że to nie jest ten sam Jack Shanahan. No tak naprawdę to i runda irlandzka też pokazała, że rok wcześniej Jack robił te przejazdy dużo lepsze i rzeczywiście coś jest na rzeczy, czy to z samym autem, czy może opony, które w teorii są te same, ale może mają trochę inną mieszankę, bo też jakieś takie słyszeliśmy wersję, no ale też z drugiej strony może właśnie, no samym Jackiem coś się przestawiło, też nie jest tak, że zawsze jest ta sama ekipa, która będzie wygrywała kiedyś, tak, przychodzi ten moment, że trzeba zmiana ze sceny zejść i gdzieś tam powoli coraz więcej błędów, coraz bardziej odległe miejsca i może gdzieś tam powoli się kończy, ale no to też nie można tak mówić po dwóch rundach. Wiesz co, ja sądzę, że jest jeszcze 4 rundy są do końca sezonu, liczę na to, że Jack jeszcze się odpali, tym bardziej, że jak wiemy, jest w stanie się odpalić. I co? Zostaje nam top 4 i mały, duży finał. I najpierw w top 4 mamy starcie McKeevera, Dwayna McKeevera z Kubą Przygońskim, czyli w sumie powtórkę starcia z ubiegłego sezonu, gdzie tych dwóch kierowców rywalizowało już w top 16. Tutaj ponownie górą był Dwayne McKeever, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Tak było. No tutaj była też, jakby mieliśmy fajne porównanie prędkości, tak, które u Kuby Przygońskiego finalnie się okazały mega duże, wcześniej to auto nie wyglądało, jakby jechało tak szybko jak powiedzmy auto McKeevera, a się okazało, że z najszybszym zawodnikiem nie miał żadnego problemu, żeby jechać równą walkę, równą parę, bliską parę i w ogóle nie odstawał i jak uciekał i jak gonił ten dystans, był no niewielki, więc myślę, że tutaj jest też na pewno jakby duży plus dla Kuby. Dokładnie, duży plus na przyszłość, że jakby tutaj z tymi prędkościami nie ma żadnego problemu. Może radzi sobie ekipa co coraz lepiej. Też z ustawieniem tego auta, bo wciąż zaznaczmy po raz kolejny, że Kuba sam mówi, że to jest projekt, który jest w toku. Oni ciągle to ustawienia gdzieś tam zmieniają, ciągle coś modyfikują, ciągle szukają jeszcze i tej trakcji, i gripu, i tego, żeby to auto lepiej się prowadziło. I jak widać, to zadanie udaje się coraz lepiej zrealizować. No i oby tak dalej, nie? Natomiast mamy jeszcze tą drugą parę w top 4 i dochodzimy do tego, co powiedział Juha Rintanen, że to było bardzo sketchy, właśnie para z Naokim Nakamurą, gdzie Rintanen musiał bardzo mocno się napracować, żeby w ogóle coś z tego było, oczywiście przeszedł dalej i dochodzimy do tego momentu, który moim zdaniem może być dla wielu taką największą bombą i zaskoczeniem, wiesz, do czego pewnie chcę nawiązać, ta legendarna wymiana opon, której byliśmy świadkami i co tam się wydarzyło. No właśnie, bo tam była zmiana rzeczywiście pokazana na transmisji u Nakamury, koła, dystanse, jakaś kombinacja. No finalnie podczas walki o trzecie miejsce z Kubą Przygońskim zobaczyliśmy zupełnie nowego Nakamurę. Tak, to tak musimy zacząć. Od tego trzeba zacząć. Tak jak właśnie z każdym przejazdem Nakamury, tak trochę właśnie gadaliśmy, no także ten styl japoński to nie do końca się tutaj sprawdza, że jakieś kombinacje, że jakiś mały kąt, odpuszczanie, wciskanie gazu i tak dalej. Ale z każdym jakby przejazdem, z każdą parą tych jakby takich dziwnych manewrów u Nakamury było coraz mniej. No i na przejeździe po prostu z Kubą Przygońskim, no tak jak zobaczyliśmy, wiesz, innego gościa. Dokładnie. Wystrzelił po prostu jak z procy na pełnym ogniu w dojechane wszystkie zony co do centymetra. Ale najpierw pierwszy przejazd, kiedy Kuba uciekał, gdzie Nakamura od razu po inicjacji gonił go wściekle i tam nie odpuścił nawet na centymetr, raz tylko przeciął tym przednim kółkiem, żeby tam doskoczyć, ale to był... Ale pełna taka agresja od samego wejścia. Cały czas pełna agresja od samego wejścia i potem ten drugi przejazd, o którym właśnie zaczęliśmy mówić, czyli to, co zrobił tam po prostu Nakamura,
to jak mówimy, że McKeever był przez cały dzień najszybszy, to ja mam wrażenie, że Nakamura jakby, wiesz, jeszcze był z 20% szybszy, tym bardziej, że był jego to najlepszy przejazd, wiesz, jeśli chodzi o wypełnienie zon, nieścinanie, niedohamowywanie się, on tam wleciał po prostu na takiej bombie w tą praktycznie trasę. Praktycznie tam nie był w ogóle użyty hamulec ręczny, cały czas było ogniem hamowanie kątem tam, gdzie trzeba i no nie, no to wyglądało jakby... Jak z innego świata w ogóle. Przyjechał rzeczywiście z innego świata i tak w takiej wersji chcielibyśmy go widzieć na, no, miejmy nadzieję, na każdej że następnej rundzie i w każdym przejeździe oczywiście. Odblokował taki level tutaj. No właśnie, a tutaj jeśli chodzi o odblokowanie levelu, bo tak się zastanawialiśmy, skąd taka różnica i zmiana właśnie, jeśli chodzi o ten styl i ogólnie o tą prędkość, która była już w tej ostatniej parze. No finalnie się okazało, mamy że... Mamy te informacje. I to mamy jest... te informacje, że Nakamura, no jak w zasadzie większość wie, no jeździ na oponach Valino, ale przez cały ten weekend jeździł na największej mieszance. Czyli na tak zwanych wetach, oponach tak, przeznaczonych na deszcz, które mają mniejszy treadwear, ja może tak nawiążę, bo rozmiar oczywiście jest ten sam. Natomiast no, Naoki zdecydował się jeździć na oponach, które są przeznaczone normalnie, gdy zawodnicy zakładają je na mokro, a Naoki wrzucił je na suche. No i co, doszliśmy do wniosku, że musiał tej opony się nauczyć, prawda, Marku? I tak jakby z każdym przejazdem coraz lepiej się czuł, coraz bardziej ją właśnie wyczuwał i te wcześniejsze małe kąty świadczyły tylko o tym, że to auto miało mega dużo przyczepności tej oponie i się tak szarpał z tym autem i walczył o to, żeby w ogóle utrzymać go w poślizgu, a jak w końcu się załapał, no to wyleciał. Się odpalił, jak z procy, dokładnie. No i wiesz, i to jest ciekawe, jeszcze podsumowując to, więc oczywiście mamy te zmienione opony, gdzie cały dzień Naoki jeździł na oponach na deszcz, a przypomnijmy, że było sucho, jeszcze raz. I to jest ten taki, moim zdaniem, największy news i to, co stoi za jego gdzieś tam sukcesem. Ale przypomnijmy to, co powiedzieliśmy dosłownie parę minut temu, jak Dwayne McKeever jechał z przygonem, zaznaczyliśmy, że tam nie było różnicy prędkości. I nagle... Chwilę później Przygon, który nie miał tej różnicy prędkości z McKeeverem, jedzie z Nakamurą, a Nakamura tam jest 20 metrów przed nim w ogóle. No, tam były momenty, że podczas transmisji widzieliśmy tylko jedno auto. Tak, jedno auto, to w ogóle mi dosłownie, wiesz, głowa wybuchła, dlatego nie byłem w stanie w ogóle jakby, wiesz, tego zrozumieć, bo czegoś takiego nie widziałem, co zrobił tutaj Nakamura. Dla mnie był takim trochę cichym bohaterem i no nie ukrywajmy tutaj tego na podcaście, aż musieliśmy zadzwonić i zasięgnąć, wiesz, jeszcze tutaj opinii osób, to, które były na miejscu. Jest możliwe, tak, że jak to w ogóle taka było zrobione. Miało miejsce. Także tutaj Naoki naprawdę duży szacun, jak już teraz wiemy, co tam się działo, czyli ta zmiana opony, uczenie się tej opony, z czego to wszystko wynikało, to myślę, że dla wielu osób może być zaskoczenie i ciekawe, po pierwsze, jak to będzie wyglądało dalej i ciekawe, kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać, czy inni zawodnicy pójdą w jego ślady? Oczywiście, że tak. No właśnie, tutaj się zaczyna, tak, wiesz, dyskusja. I znowu z opony, która była mega przyczepna. Gdzie jeszcze bardziej przyczepna. Bardzo duże obciążenie na napęd i tak dalej, no będzie przechodzimy na kolejny level, gdzie jeszcze będzie przyczepniejsza opona. Jak się mówi, jeszcze więcej. No właśnie, no osobiście no nie uważam, żeby to był dobry kierunek, no ale wiesz, póki jakby, wiesz, temat opon nie zostanie unormowany dla wszystkich, te same opony, no to, wiesz, to będzie Lisu nie zawrócisz, to będzie taka walka i kombinacje, kto będzie miał lepszą oponę, ale ja myślę, że i mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że jednak wszyscy zawodnicy w konkretnej lidze właśnie będą jechali na tej samej oponie dostarczonej przez organizatora, bo też będzie wtedy gwarancja, że to jest ta sama opona. Tak. Bo wiesz, jak to też historia pamięta takie sytuacje, że niby były te same opony, ale te same oznaczenie, ale jednak guma, ale nalana guma na tej oponie teraz była na tym innej jakości. Ale ja też liczę na to, że to się oczywiście jeszcze zmieni, natomiast w tej chwili jest jak jest, więc trzeba ten stan rzeczy poniekąd zaakceptować. I został nam ostatni pojedynek, o którym trzeba opowiedzieć, no czyli pojedynek finałowy, starcie Dwayna McKeevera z Juhom Rintanenem i ponownie popis Rintanena. Bezbłędny przejazd Rintanena. No tutaj w sumie tak naprawdę bezbłędny przejazd Rintanena, który też pokazał, że jeśli chodzi o prędkość, jest bardzo szybki. Co prawda nie było może takiej różnicy jak u Nakamury i Kuby, ale Rintanen pojechał świetnie, nie popełnił żadnego błędu i co moim zdaniem zasługuje no na właśnie, pochwałę. No właśnie, wyleciało mi trochę z głowy, przepraszam, jeszcze ci wejdę w słowo, no bo śmiało. Tutaj jest jakby myślę, że mega istotna kwestia, która tak jak u Nakamury w walce o trzecie miejsce była widoczna, że coś tam zostało zmienione albo coś dopiero zatrybiło, że ta prędkość była tak olbrzymia. No właśnie, to tak właśnie w tym przejeździe finałowym u najszybszego zawodnika McKeevera było właśnie w drugą stronę. Było widać na transmisji, że tam jest jakaś inna opona, jakaś dziwna, świecąca. Choćby była dressingiem, wiesz, no właśnie, była dressingiem na chwilę obecną no, nie mamy takiej stuprocentowej informacji, co tam się dokładnie wydarzyło, że po prostu był tak wolny na tym przejeździe finałowym, że nie był w stanie nawiązać... Znaczy on był szybki, ale był znacznie wolniejszy niż wcześniej po prostu. No właśnie o to chodzi, że nie był w stanie jakby tutaj nawiązać równej tej walki
Rintanen jechał swoje, uciekł na kilka długości, a McIver robił co mógł, ale... No, ale to było wciąż za mało. Nie był w stanie przeskoczyć braku trakcji. No... To się też oczywiście zgadza, natomiast na wielką pochwałę zasługuje Juha Rintanen, który po pierwsze zwyciężył po raz pierwszy w swojej karierze w Drift Masters. Jest to zawodnik niezwykle doświadczony, który dopiero teraz, w tym momencie, już startując kilka lat w Mastersach, stał na najwyższym stopniu podium i to jest super osiągnięcie. Tu oczywiście należy mu się wielkie gratulacje, tym bardziej, że zrobił to przed rundą, która będzie jego rundą domową, bo przypomnijmy o tym, że 7-8 lipca to runda Drift Masters w Finlandii, gdzie on przyjedzie jako triumfator rundy ze Szwecji, więc wielki szacun, natomiast też nie popełnił żadnego błędu i mam nadzieję, że na kolejnych rundach będzie jeździł równie rewelacyjnie, dzięki temu ta rywalizacja będzie na jeszcze wyższym poziomie. No właśnie, z takich ciekawostek odnośnie Juha Rintanena, jest to zawodnik, który startował w Formule Drift, startował w całej serii Drift All Stars, która była kilka lat temu, jakby przed Drift Masters, więc naprawdę tych lat, godzin spędzonych za kierownicą, to naprawdę jest mnóstwo i w sumie do tego sezonu jeździł Nissanem S15. I jak widać, ta zmiana się opłaciła. I to zdecydowanie się opłaciła i oby tak jak najdalej utrzymał tą formę, bo naprawdę na te przejazdy się przyjemnie po prostu patrzyło. Dokładnie tak, my trzymamy za niego kciuki. Przypominamy oczywiście o tym, że kolejna runda Drift Masters już 7-8 lipca. Zupełnie nowa runda w kalendarzu, runda, która będzie odbywała się w Finlandii, gdzie Juha Rintanen będzie na swojej domowej rundzie, ale pozostając przy zaproszeniach, zapraszamy również bardzo mocno, serdecznie 15-16 września, ten wielki finał Drift Masters w Warszawie, czyli PGE Narodowy. Korzystając z linku, który znajdziecie w opisie tego odcinka, znajdziecie tam zniżkę na bilety, bo zachęcamy was do tego bardzo gorąco. Mamy przygotowany specjalny kod zniżkowy, ten kod to Backstage, wystarczy, że wpiszecie go w momencie zamawiania biletów poprzez e-bilet i z tego kodu możecie skorzystać. Wszystko będzie w opisie tego odcinka. Mamy nadzieję, że widzimy się na Narodowym, mamy także nadzieję, że słyszymy się na kolejnej rundzie na Red Bull TV w Finlandii już za niecały miesiąc. A teraz co? Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami po raz kolejny. Mamy nadzieję, że to podsumowanie także będzie wam się podobało. I co? Mówimy do usłyszenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Ja tobie także dziękuję, Marku. Dzięki. Dzięki. Partnerem technicznym podcastu jest Fotoforma, sklep ze sprzętem fotograficznym i filmowym, www.fotoforma.pl.